W tym filmie zobaczycie prezentację polskiego systemu bezprzewodowego sterowania automatyką domową FOX. Zapraszam do oglądania. Obecnie system składa się z 7 modułów przeznaczonych do sterowania różnymi urządzeniami elektrycznymi. Podstawą jego działania jest domowa sieć Wi-Fi i polska chmura F&F. Moduł Switch and Energy. Jest to pojedynczy przekaźnik z funkcją monitorowania parametrów sieci. Pozwala włączyć i monitorować podłączone urządzenia elektryczne, napięcie, prąd, moc i zużycie energii. Napięcie pracy to 230 V, obciążenie 10 A. Jest możliwość podłączenia lokalnego przycisku sterującego i ustawienie pełnionej przez niego funkcji. Posiada wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania, dzięki czemu działa poprawnie również bez połączenia z siecią Wi-Fi. Ma wbudowane zabezpieczenie termiczne. Montowane jest w puszce instalacyjnej o średnicy Fi60 pod gniazdkiem lub wyłącznikiem. Jak widać, instrukcja jest bardzo szczegółowa. Opisuje możliwości systemu, właściwości, konfigurację, schemat podłączenia, pierwsze uruchomienie oraz obsługę aplikacji. Zawarte są w niej dane techniczne. Kolejny moduł WIR2S2P Double Switch. Jest to dwukanałowy przekaźnik 230 V o obciążalności 5 A na kanał. Zamontowany na przykład pod wyłącznikiem światła daje możliwość sterowania dwoma obwodami oświetlenia. Kolejny moduł – ściemniacz oświetlenia 230 V. Z jego pomocą możemy sterować jasnością źródeł światła o mocy do 150 W. Współpracuje zarówno z klasycznymi, jak i LED-owymi źródłami światła. Ma możliwość konfiguracji minimalnego i maksymalnego poziomu świecenia, co pozwala na pozbycie się efektu migania LED-ów przy niskich poziomach natężenia światła. Sterownik ROLED 230 V. Dzięki funkcji aktywnego pomiaru mocy nie jest konieczna ręczna kalibracja czasów ruchu rolety. Użyty do żaluzji pozwala na płynne sterowanie lamelami. Gate to dwukanałowy sterownik bram i furtek przeznaczony do integracji z dowolną automatyką napędów bram wjazdowych i garażowych. Hermetyczna obudowa gwarantuje niezakłóconą pracę sterownika na zewnątrz. Gate obsługuje wszystkie rodzaje bram, z wyjątkiem bram rolowanych. W instrukcji oprócz informacji o sterowniku mamy też parę przykładów integracji z automatyką napędów bram. Double LED to dwukanałowy sterownik oświetlenia LED-owego zasilanego napięciem od 9 do 30 V prądu stałego. Jest możliwość podłączenia przycisku lokalnego dla każdego z kanałów do włączania, wyłączania światła oraz regulacji jasności. Obciążalność sterownika to 4 A na kanał. Color LED to sterownik kolorowego oświetlenia LED-owego z dodatkowym kanałem dla światła białego. Do sterownika jest możliwość podłączenia dwóch przycisków lokalnych.
Pierwszy, włączenie, wyłączenie światła, krótkie naciśnięcie oraz sterowanie poziomem jasności, długie naciśnięcie. Drugi przycisk, przełączanie pomiędzy kolorami, krótkie naciśnięcie oraz płynna zmiana koloru, długie naciśnięcie. Możemy ustawić zadany poziom jasności za pomocą aplikacji mobilnej oraz programatorów czasowych. Do sterowania urządzeniami systemu FOX, oprócz przycisków fizycznych, wykorzystana jest darmowa aplikacja mobilna. Aplikacja w prosty i intuicyjny sposób pozwala zarządzać zainstalowanymi modułami. Dzięki wykorzystaniu domowej sieci Wi-Fi oraz chmury F&F, która jest darmowa, mamy możliwość sterowania urządzeniami w domu z każdego miejsca na świecie. Możemy zrezygnować z korzystania z chmury i sterować urządzeniami w sieci lokalnej Wi-Fi lub za pomocą Bluetooth. System bezprzewodowej automatyki domowej FOX firmy F&F to polskie rozwiązanie skoncentrowane na bezpieczeństwie i ochronie prywatności użytkowników. Nie posiada ukrytych kosztów, a moduły są objęte 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Jak ten system sprawdzi się w praktyce, sprawdzę niebawem. Dziękuję za uwagę.